Proszę bardzo. Ja też podjąłem temat. Chciałem zapytać, pan coś wie, jakieś nowości, jakąś nową wiedzę ma na temat właśnie tych roszczeń bezczelnych żydowskich wobec Polski i prezesowego milczenia obecnej władzy na ten temat. To jest bardzo długo, a wydaje mi się, że to jest niezwykle istotny temat dla nas wszystkich. Mam cały czas tę samą, to znaczy taką, że te roszczenia po pierwsze są bezzasadne. Bezzasadne, dlatego że one dotyczą mienia bezdziedzicznego. Na całym świecie, w Stanach Zjednoczonych notabene też, mienie bezdziedziczne przypada państwu, którego ten zmarły właściciel był obywatelem. Koniec, kropka. W Polsce też jest takie prawo i w Stanach Zjednoczonych też jest takie prawo. I nie ma żadnego powodu, żeby dla Żydów robić wyjątek. Nie ma żadnego powodu, bo żaden, ani rząd Izraela, ani żadna z tych organizacji przemysłu Holokaustu nie legitymuje się żadnymi uprawnieniami ważnymi w świetle prawa cywilnego. Nie legitymuje się. Oni tylko chcą po prostu dostać ten majątek. No to każdy by chciał, ale to nie powód, że mu go dawać, prawda? To po pierwsze. Po drugie, no niedobrze się stało, niedobrze się stało, że w Stanach Zjednoczonych została uchwalona ustawa numer 437. Nasi tutaj umiłowani przywódcy uspokajają nas, że to jest amerykańska ustawa, ona nas nie dotyczy. No to nie jest tak do końca prawda. Dlatego, że jaki jest sens prawny tej ustawy? Otóż ona zobowiązuje rząd amerykański do dopilnowania, żeby Polska te roszczenia wykonała do ostatniego centa. I na podstawie tej ustawy sekretarz stanu najpóźniej jesienią przyszłego roku, najpóźniej, bo ma 18 miesięcy, ma złożyć kongresowi sprawozdanie na temat ten, jak Polska się z tego obowiązku realizacji roszczeń żydowskich wywiązuje. Jeżeli powie, że Polska się miga, no to kongres obmyśli jakieś środki, żeby nas podkręcić. A tych środków jest całkiem sporo. Całkiem sporo. I to jest konsekwencja zaniedbań, to jest konsekwencja zaniedbań popełnionych przez naszych przywódców państwowych, którzy nie zadbali w odpowiednim momencie o to, żebyśmy ze Stanami Zjednoczonymi, nie z Żydami, tylko z rządem Stanów Zjednoczonych załatwili jedną sprawę. Żeby w zamian za różne przysługi, które Polska Stanom Zjednoczonym wyświadcza, rząd Stanów Zjednoczonych nam obiecał, że nie będzie na nas wywierał żadnych nacisków w tej sprawie. Bo my żydowskie hałasy to tam wytrzymamy, najwyżej będziemy sami hałasowali trochę, a też możemy podnieść klangor, jakbyśmy tam się zmobilizowali. Natomiast amerykańskich nacisków możemy nie wytrzymać. Ale ani prezydent Kwaśniewski, ani prezydent tamten Kaczyński, ani prezydent Komorowski, ani prezydent Duda o to nie zadbali. Nie, akurat nie wszyscy, bo pan prezydent Duda akurat nie jest Żydem. Wie pan, to tak posądzanie wszystkich o żydowskie pochodzenie to jest trochę taki na wyrost, bo krążył taki dowcip jeszcze za życia prezydenta Kaczyńskiego, że jeden z braci Kaczyńskich jest Żydem, ale nie wiadomo który. Tak. Więc nie przesadzajmy z tym i to no, akurat nie był. No. Wie pan, jest, wiem, że krążą w internecie takie listy Żydów, nie wiadomo przez kogo układane, bo tam anonimowy jest ten dobroczyńca ludzkości. No i metoda jest taka, że każdy, kto jest publicznie znany, to przypisywane mu jest żydowskie pochodzenie jakieś nazwisko. No i na przykład to widać od razu, że ktoś się dobrze bawi tam. Bo na przykład Władysław Frasyniuk, no jest Ukraińcem, nie żadnym Żydem, prawda? Ale tam jest umieszczony wśród Żydów, jeszcze ma takie nazwisko Rotenschwanz. No każdy, kto zna niemiecki, to wie, że żaden Żyd nie mógłby się tak nazywać, no na miłość boską. Więc ktoś się, mówi, ktoś się dobrze bawi, ale to nie powód, żeby tak we wszystko wierzyć w takie rzeczy, no. Państwo wiecie, co to znaczy Rotenschwanz? No tak, no, no to, to,
Tak, więc to, no, kto by się tak nazywał? Była rzeczywiście taka sytuacja, że Żydom nadawano nazwiska, Żydom polskim nadawano nazwiska. Po trzecim rozbiorze Polski Warszawa się znalazła w zaborze pruskim. I w zaborze pruskim, jak to się w poznańskim mówi, był porządek. A polscy Żydzi nie mieli nazwisk. W związku z tym król pruski kazał nadać im nazwiska i taki urzędnik w służbie króla pruskiego nazwiskiem Hoffmann tym się zajmował. On nawet trafił do literatury. Jest taka opera opowieści Hoffmana, tu właśnie o nim. No i on nie był nieczuły na brzęczące argumenty, ten Hoffmann. Jak mu tam jakiś Żyd podsypnął złotem, to mu dawał takie tam Goldstein, a to Goldberg, a to, to tam. A jak nie, to mu dawał takie trochę bardziej śmieszne nazwisko, ale nie takie, bo by mu król uszy oberwał za coś takiego. No. To, tak, to były i nie takie czasy, żeby można było sobie pozwolić na takie bezeceństwa. Owszem, tak, ale nie. Więc to ktoś się dobrze bawi. Poza tym, wie pan, tłumaczenie jakichś zachowań żydowskim pochodzeniem, no, czasami daje to, bo owszem, czasami to jest uzasadnione, ale czasami nie. Na przykład Żydem był Marian Hemar. Marian Hemar, ale naprawdę trudno znaleźć większego patriotę polskiego od niego, więc nie możemy mieć żadnych do niego zastrzeżeń ze względu na żydowskie pochodzenie. On zresztą o sobie sam pisał, napisał taki wiersz, jak go władze komunistyczne pozbawiły obywatelstwa polskiego, bo on się nie zrzekł sam. Więc on napisał taki wiersz pełen goryczy i zdefiniował swoją, że on jest Polakiem amatorem. Że on jest Polakiem nie z konieczności, tylko z amatorstwa. Więc trzeba, wie pan, cenić takie rzeczy, bo Rzeczpospolita kiedyś miała taki duży walor przyciągania ludzi. Przecież Niemcy na przykład, mnóstwo Niemców się spolonizowało, czasami aż do przesady. Na przykład taki poeta był Artur Oppmann. Artur Oppmann przyszedł, on był Niemcem z pochodzenia. Jego ojciec był fabrykantem musztardy w Warszawie. No a Artur Oppmann napisał mnóstwo takich poematów, w których no, zachwycał się taką chwałą Polski, militarną, takie zwycięstwa różne polskie tam opisywał, mowę wiązaną. No i on nigdy nie służył w wojsku. I jak już niepodległość Polska odzyskała, to tam po chyba 3 latach w uznaniu zasług budzenia ducha militarnego w narodzie polskim dostał prawo noszenia munduru z dystynkcjami podpułkownika. No to tam jego ludzie, którzy go znali, to mówili, że on tam w skrytości musiał łzami oblać nie jeden raz ten mundur ze wzruszenia i tak dalej, ale no daj kurze grzędę. Po tam paru latach mówi tak, za tyle lat służby wojskowej tylko podpułkownik. A nie służył ani jednego dnia. Tak to było, ale rzeczywiście spolonizowany aż do przesady. Tak jak o nim mówił Franciszek Fischer, też zresztą tam, tak. Wnuk kościuszkowskiego generała Fischera, który zresztą miał bardzo radykalny program polityczny. Kiedyś go jeden z rozmówców zapytał, panie Franciszku, co zrobić, żeby w Polsce było dobrze? A on powiada, nie będzie w Polsce dobrze, dopóki się nie rozstrzela 700 tysięcy łajdaków. O, ten rozmówca był pod wrażeniem rozmachu tego i radykalizmu tego programu, ale miał wątpliwości. Mówi, panie Franciszku, może nie będzie aż tylu łajdaków. Nic nie szkodzi, dobierzemy z uczciwych. Proszę bardzo. A przepraszam, bo pan jeszcze nie... Lepsze są wpływy amerykańskie, czy lepsze wpływy niemieckie? Bo ja uważam, że społeczeństwo się podzieliło trochę. Tak, tak. Wie pan, ja do niedawna uważałem, że lepsze są wpływy amerykańskie. Z jednego powodu takiego zasadniczego. Stany Zjednoczone nie mają nie miały wobec Polski żadnych roszczeń. Żadnych, więc to
Natomiast Niemcy, no to jak trzeba będzie, to będą miały, wie pan to. Niemcy są państwem poważnym, wbrew temu tam wielu moich czytelników się ze mną wspiera, że Niemcy są państwem niepoważnym. Ja tak nie uważam. Niemcy są państwem poważnym i cierpliwie i metodycznie, umieją cierpliwie i metodycznie osiągać swoje cele, nie zrażają się niczym, niepowodzeniami się nie zrażają. To czasami 100 lat to robią, ale aż zrobią. Więc no, jaki sobie najczarniejszy scenariusz wyobrażam? Najczarniejszy scenariusz dla Polski. Mam nadzieję, że tak nie będzie, ale no, wyobrazić sobie można, że w związku z zaostrzającą się sytuacją w Azji Stany Zjednoczone dążą do normalizacji stosunków z Rosją i Niemcami. No to co Putin by chciał na dzień dobry, tak? Potem jeszcze innych rzeczy pewnie by chciał, ale ja na miejscu Putina to na dzień dobry, żeby wysądować dobrą wolę prezydenta Stanów Zjednoczonych, to bym powiedział, no dobrze, ale niech Stany Zjednoczone uznają rozbiór Ukrainy. Niech uznają Noworosję. No to jak, bo jak nie, no to znaczy, to oszukujecie nas, chcecie nas wykiwać. A to, no to być może, jakby Amerykanom bardzo zależało, to by uznali. To wtedy mamy rozbiór Ukrainy. Jest zachodnia Ukraina, właściwie pozbawiona przemysłu. No jest Polska. A jak poprawić stosunki z Niemcami? Coś im też trzeba dać. No co mi dasz, jak ci to zrobię, prawda? No to jeszcze, żeby tu nie było jakichś takich hałasów, to z tej zachodniej Ukrainy i ze wschodniej części Polski stworzyć judeopolonię, przecież roszczenia żydowskie są w fazie prawie realizacji. No to jakieś skutki wystąpią z tego, prawda? Zaraz o tym powiem. Otóż, a ziemie utracone przegadać Niemcom na otarcie łez. No to jest scenariusz rozbiorowy. I proszę państwa, o tych roszczeniach jeszcze powiem, bo to rzeczywiście jest bardzo ważna sprawa. Moim zdaniem to jest największe zagrożenie dla państwa i narodu polskiego, od 1939 roku. Dlaczego? Już pomijając to, że te roszczenia są bezzasadne, o czym mówiłem, ale w styczniu tego roku Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego z Nowego Jorku wysłała list do Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie, gdzie dokonała szacunku tych roszczeń na bilion złotych, czyli ponad 300 miliardów dolarów według aktualnego kursu. Ponad 300 miliardów dolarów to jest trzyletni budżet państwa polskiego razem z długami. Jest oczywiste, że Polska nie może wygenerować takiej gotówki nawet w transzach bez spowodowania natychmiastowej katastrofy ekonomicznej i społecznej, każdej, no to, to ekonomiczna pociągnęła sobą inne. Zatem, jeżeli te roszczenia w ogóle miały być realizowane, to musiały być realizowane w naturze, to znaczy w nieruchomościach, w udziałach, przedsiębiorstwach i tak dalej polskich, prawda, państwowych. No i pytanie, czy zasoby Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych wystarczą? Nie wystarczą. No to trzeba będzie dobrać z uczciwych, prawda, czyli innych nieruchomości. A to oznaczało, że środowisko obdarowane takim majątkiem dysponowałoby nim na terytorium Polski. I z dnia na dzień zyskałoby dominującą pozycję ekonomiczną, która by się natychmiast przełożyła na dominującą pozycję społeczną i polityczną. Mielibyśmy szlachtę jerozolimską. Naród polski we własnym kraju zostałby w rezultacie tej operacji zepchnięty do roli narodu nie drugiej, tylko trzeciej kategorii, bo pierwszą kategorię to by stanowili okupanci, drugą kategorię kolaborujący z okupantem, członkowie polskojęzycznej wspólnoty rozbójniczej, a reszta dopiero jako kategoria trzecia. Więc jest to największe zagrożenie, jakie zawisło nad nami od 1939 roku. I co nasze władze robią? Nic. Nawet się żaden nie odważy pisnąć słowem. A państwo pytacie, na kogo, jak to się do nich zabrać. No. Proszę bardzo. Pytanie,
mianowicie o walce Clintona z kongresem, ale również na tym, co pan powiedział wcześniej, że Stany Zjednoczone, a właściwie Waszyngton jest terytorium zależnym od Izraela. Nie, to nie jest moja opinia, to jest taka pół żartem, pół serio opinia Patryka Buchanana, że to jest terytorium okupowane przez Izrael. Ale w kontekście ustawy 447, która to ustawa burzy cały porządek prawa rzymskiego, prawda? No to prawda. Tak. I czy przypadkiem, bo tam kongres uchwala tą ustawę, podpisuje ją prezydent, czy prezydent Trump nie jest świadomy, że te pieniądze po prostu dzieli ktoś inny, niekoniecznie kongres, tylko określone osoby w tym. Myślę, że był świadomy. Akurat, wie pan, wiem to z bezpośredniego źródła, to znaczy nie od prezydenta Trumpa, bo on mi się nie zwierza, ale kiedy się rozpoczęły prace nad tą ustawą, to znaczna część Polonii amerykańskiej podjęła rozpaczliwy taki desperacki lobbying przeciwko tej ustawie. No i tam zwołali taką dwudniową konferencję w Waszyngtonie, gdzie mieli tam się zjechać wszyscy tacy tam znaczący ludzie z Polonii amerykańskiej i pierwszego dnia wypracować stanowiska, następnego dnia odwiedzić wszystkie 450 biur kongresmenów na Kapitolu i przedstawić im na piśmie to polskie stanowisko, polskie zastrzeżenia. Polskie władze ani słowem się na ten temat nie zająknęły. Co gorsza, do Stanów Zjednoczonych przyjechał wiceminister spraw zagranicznych Marek Magierowski. On obecnie jest ambasadorem w Izraelu. I no nie wiem, o czym rozmawiał z tymi ludźmi, z którymi rozmawiał, bo nie wiem. Ale po tych rozmowach, jakie on odbył, znaczna część tych uczestników, którzy już zapowiedzieli swój udział w konferencji w Waszyngtonie, odwołała swój przyjazd. W rezultacie ta konferencja się odbyła, no ale uczestników już nie było tylu, żeby mogli odwiedzić wszystkie biura wszystkich kongresmenów. Także odwiedzili tylko ponad 300 i przedstawili im to stanowisko. Przed podpisaniem ustawy przez prezydenta Trumpa, to wiem akurat z pierwszej ręki, urzędnicy Białego Domu zwrócili się do tych właśnie działaczy, którzy tam organizowali konferencję w Waszyngtonie, żeby im przedstawili polskie zastrzeżenia. No i nawet wiem, jakie zastrzeżenia im przedstawili, bo na telefonie byłem tam z Waszyngtonem. I oni to tym do Białego Domu dostarczyli, te opinie, to polskie stanowisko. Więc prezydent Trump nie mógł nie wiedzieć, co podpisuje. Nie mógł nie wiedzieć. Ja dlatego straciłem do niego cały sentyment, bo to, wie pan, no. Cóż by mógł zrobić nam wróg? Tylko to, no, to jeszcze by nas pozabijał, chociaż niekoniecznie, bo teraz już to jest inna moda. Widzę. Czytałem taką książkę Historia medycyny SS. I tam było podane, część książki była poświęcona korzyściom, jakie Rzesza miała z obozów koncentracyjnych. No i przeliczyłem na jednego więźnia. To mizeria, jakieś nie więcej jak 5 marek. I to jeszcze z taką niemiecką pedanterią to było robione, że wliczyli nawet takie pozycje jak dochód z utylizacji zwłok. Nawet to było. No więc 5 marek to co to jest? No tam tych więźniów było dużo, więc to, ale tak naprawdę to z żywego niewolnika ma się znacznie więcej pożytku, zwłaszcza jak mu się pożyczy pieniądze na procent. To on będzie do końca życia pracował i nawet po śmierci się go wyszlamuje i jeszcze będzie szczęśliwy. No to czegóż chcieć więcej? Teraz już nie ma sensu ludzi zabijać, bo po co? Żywi są bardziej dochodowi.